Co ty tam robisz jeszcze na zachodzie? Ja zawsze, gdy jest jakiś ruch na rozie, wyjeżdżam. No to panie, zarzuty panie, są o to, że posłowie zabiegali panie, o to, żeby w ich okręgach wyborczych były środki dla ochotniczych straży pożarnych, szpitali panie, i na inne cele społeczne. Blisko zachodniej granicy, wiadomo, już podobno pierwsze gwałty się zdarzało. Propagandyście Jackowi Kurskiemu odświeżymy dziś pamięć po koncercie z Zenkiem Martyniukiem. Udowodnił, że jest też utalentowanym gitarowym grajkiem. Jacek Kurski w swojej piosence choć raz nie skłamał, bo śpiewa o tym, że gdy zauważa jakiś ruch w narodzie, to czym prędzej wyjeżdża na znienawidzony przez siebie i własną formację Zachód. Także dzisiaj Jarosław Kaczyński bredzi i szczuje na imigrantów. Według prezesa PiS w ostatnich dniach na zachodniej granicy Polski z Niemcami regularnie dochodzi do gwałtów. No to na koniec jeszcze Marcin Horała, który tym razem nie broni kradzieży milionów pod ochronę Łąki na CPK, ale broni Funduszu Sprawiedliwości, twierdząc, że żadnej afery nie było, bo konkursy choć były ustawiane, chodziło tylko o to, w nich by zalegalizować działania Romanowskiego. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my weekendowo startujemy od tematu muzycznego. Zenon Martyniuk, wierny fan, beneficjent nie tylko Funduszu Sprawiedliwości, ale również wielodziesięciotysięcznych dotacji, wypłat, umów z Telewizji Polskiej, gdy jeszcze była tubą propagandową PiSu, wystąpił razem z Jackiem Kurskim. Jacek Kurski z kolei znany jest z tego, że jest nie tylko propagandystą, ale również grajkiem. Mogą Państwo podejrzewać go o wszystko, że notorycznie kłamał, bo stworzył szczujnię typu TVP Info. Można mu zarzucić wiele, ale nie można mu zarzucić jednego, że w jednej ze swoich piosenek powiedział to, co naprawdę myśli o Polsce. Więcej, ta piosenka była niejako zapowiedzią tego, jak postąpił i jak postąpił. Zresztą posłuchajcie sami, a zaraz przypomnimy sobie, o czym dokładnie śpiewał Kurski kilka lat temu. Co ty tam robisz jeszcze na zachodzie? Czy cię tam forsa trzyma czy układy? Przyjedź i mojej zawierz raz metodzie. Ja zawsze, gdy jest jakiś ruch w narodzie, wyjeżdżam. No i teraz, gdybyśmy cofnęli się w czasie, to przypomnijmy sobie, gdzie był Jacek Kurski po tym, gdy odszedł ze szczujni Telewizji Polskiej. Pojechał do Banku Światowego, gdzie piastował swoją funkcję, gdzie napychał kieszenie, gdzie za apanaże sączył w propagandę PiS. To właśnie stamtąd wrócił do Polski po zmianie rządu, bo nie mógł już tam dłużej zostać, gdyż to nowy rząd, logiczne, decydował o tym, kto będzie naszym przedstawicielem właśnie w tym Banku Światowym. Jednak jakie są punkty wspólne? Zauważcie Państwo, że Kurski, jak mało kto, po prostu bezczelnie się do tego przyznaje. Najpierw szczują na Zachód, szczują na Unię Europejską, nazywają Unię zdrajcami, nasyłają tam rolników, wspierają prorosyjskie protesty zorganizowanych grup zadymiarzy zwanych rolnikami, po to tylko, by wprowadzić zamieszanie w Brukseli. Tej samej, podobnie jak Kurski w Banku Światowym, gdzie z przyjemnością, gdy tylko nadarzy się okazja, jadą po to, by zarabiać jak najwięcej, by nachapać się, oczywiście kosztem własnego honoru. No, jak chodzi o PiS i o honor, tu raczej o tym mowy być nie może, ale chociaż jak chodzi o elementarną lojalność wobec własnych wyborców. Najpierw posługujemy się nimi jako tarczami, by uderzać w Unię Europejską, ale później można im wcisnąć kit, że jedziemy tam zwalczać Unię, jednocześnie biorąc pieniądze z Unii. Chciałem tym akcentem Jacka Kurskiego niejako zajawić Państwu ten temat, no i oczywiście zapytać, co sądzicie o talencie wokalnym i muzycznym Jacka Kurskiego. Czy śpiewał prawdę, czy może mu się wymknęło? Dajcie znać w komentarzach. Temat numer dwa dzisiaj nieco bardziej serio to Marcin Horała, który tym razem nie broni już własnych przekrętów, właściwie jednego przekrętu, dokładnie to centralnego przekrętu kasy, ale został dziś postawiony pod ścianą, no i musiał jakoś wybrnąć z pytania o kolegę Ziobro, a dokładnie o Fundusz Sprawiedliwości. Jak mu poszło?
proszę zobaczyć. Nie może być mowy o ustawianiu konkursu w sytuacji, gdy w sensie formalno-prawnym nie ma konkursu, tylko jest decyzja ministra, który zgodnie z prawem te wiceministra konkretnie te decyzje podejmuje. I jakby to nie, wszystko odsączyć, no to zarzuty są o to, że posłowie zabiegali o to, żeby w ich okręgach wyborczych były środki dla ochotniczych straży pożarnych, szpitali i na inne cele społeczne. Panie ministrze, jeżeli chce pan powiedzieć, że minister Ziobro mógł dowolnie wydawać te środki... Akurat nie minister, tylko ile pamiętam, wiceminister. Dobrze, wiceminister, jako zastępca w jego imieniu, wiceminister Romanowski, to nie... Nie było tak. To nie jest prawda. Mówicie absolutnie nieprawdę. Nie było tak, że minister Ziobro mógł zdecydować, komu dowolnie daje pieniądze. Były prowadzone fikcyjne konkursy. Musi być przeprowadzona cała procedura. A, czyli jednak procedura. I był przeprowadzany konkurs, który jednakże miał rolę doradczą, czy opiniodawczą, a nie rozstrzygającą. Tak, bo ostatecznie w tej sprawie decydowała... Pierwszy raz słyszę, że publiczne wydawane pieniądze w konkursach mają miejsce, kiedy konkursy są doradcze dla ministra. Dobrze, to może pan pierwszy raz słyszy, ale taki jest stan prawny w tej sytuacji. Rozumiem, dlatego dwie dyrektorki, które w tych konkursach doradczych brały udział, siedzą w tej chwili w areszcie. Być może wiem, czy ci pisowcy idą naprawdę w linii obrony typu niepełnosprawność intelektualna po to, by warunkowo umorzyć postępowanie. Natomiast co powiedział Horała? Powiedział wprost, że tak PiS nielegalnie zmienił legalne prawo, by pan Romanowski mógł systematycznie, regularnie dysponować miliony złotych tam, gdzie w jego mniemaniu są one niezbędne. Dlaczego w jego mniemaniu? Ano dlatego, że konkursy według pana Horały miały tylko i wyłącznie sprawdzić ludzi, podmioty, które aspirowały do otrzymania tych pieniędzy, miały jako funkcję kontrolną, a nie decydującą. Słowo konkurs, czyli konkurencja. Ktoś konkuruje z kimś, podmiot A konkuruje z podmiotem B, podmiot B z podmiotem C. Ten, kto w tym konkursie, w tej konkurencji wygrywa, dostaje dotację. Sama nazwa konkursu wskazuje na to, czym jest konkurs. No jednak dla pana Horały okazuje się, że po to, by wybrnąć z tego pytania, najlepsze jest zrobienie z siebie idiotę, a przy okazji myślę wkopanie kolegów, bo jeżeli było tak, jak mówi Horała, to znaczy, że mamy do czynienia z jeszcze grubszym przestępstwem, czyli z de facto legalizowanym praniem tych pieniędzy. Co państwo o Horale myślicie? No i o tej linii argumentacji, o tej linii obrony. Liczę na państwa komentarze. Napiszcie koniecznie, co o tym myślicie. I temat numer 3 dzisiaj to Jarosław Kaczyński. Nie na granicy, a o granicy z Niemcami. Nie jest tajemnicą, że po spotkaniach z Wasinem to właśnie w tamtym kierunku zachodnim Kaczyński szuka najwięcej wrogów, nie w kierunku wschodnim. Tym razem pisowcy zaczęli udostępniać zdjęcia imigrantów i to nawet nie jest śmieszne, to jest żałosne. To też pokazuje miałkość intelektualną tych ludzi, że na podstawie 4 zdjęć ludzi idących przez pasy, najczęściej wykonanych w stolicy, w Warszawie, gdzie przy dworcu centralnym jest punkt przesiadkowy z lotniska Chopina, innych lotnisk typu Modlin, czy chociażby z Pendolino, to właśnie tam pisowcy robią zdjęcia imigrantów idących z torbami do hotelu. Może przyjechali na wakacje, może ktoś zmieniał samolot, może ktoś jechał z lotniska A do lotniska B i szedł w tym momencie przez pasy. Został przez pisowców sfotografowany. Taką narrację PiS sączy od dłuższego czasu, dokładnie od 48 godzin. Wylew lajków i komentarzy pod tymi postami, które mają zachęcić do walki przeciwko paktowi imigracyjnemu. Tylko pisowcy już nie informują o tym, że ten pakt, choć został przyjęty w Polsce, nie obowiązuje z uwagi na to, że Polacy pomagają i pomagali Ukraińcom, również przyjmując ich cały czas do siebie. Tej informacji brak, ale za to prezes Kaczyński ma inne informacje. Jakie? Posłuchajcie sami. No i przy okazji zobaczcie państwo zaangażowanie, i aplauz, z jakim wypowiedź Kaczyńskiego spotkała się nawet we własnym środowisku. Naprawdę warto to obejrzeć. Już wiemy, to ostatnie dni jakby bardzo poszerzyły naszą wiedzę, że z zachodu to przesyłanie już trwa. I chciałbym, żeby państwo wiedzieli, że to nie jest tak, i to są tylko ludzie zawracani. No jakie to profity, to już tam blisko zachodniej granicy, wiadomo. Już podobno pierwsze gwałty się zdarzało. I tych profitów będzie więcej, nieporównanie więcej, jeżeli nasze społeczeństwo, jeśli nasz naród nie powie bardzo zdecydowanie nie.
temu wszystkiemu, co w Polsce dzisiaj się dzieje, trzeba powiedzieć nie. I naprawdę najbardziej ohydne jest to, że Kaczyński mimo tych wszystkich doświadczeń nadal jest w stanie bezrefleksyjnie budować politykę na kruchym fundamencie podziału, na szczuciu, na nienawiści, na skrajnych ludzkich instynktach. Sprawdziłem z ciekawości, czy w okolicach granicy z Niemcami były tego typu incydenty. Jest kronika policyjna, łatwo wejść i sprawdzić. I nie, w ostatnim tygodniu nie było takiego przypadku. Ani jednego nie odnotowano tam przypadku ataku na kobietę, tym bardziej ze strony imigranta. Przypomnę jednak za to, że dokładnie w tamtym tygodniu, w minionym tygodniu, to trzech Polaków, imigrantów, którzy wyjechali z Polski do Holandii, zostało skazanych na długie lata więzienia za zabójstwo holenderskiego dziennikarza. To tak ad vocem migracji, panie Kaczyński. No i oczywiście na koniec pytanie do państwa o komentarz wypowiedzi naczelnego przywódcy. Oczywiście jak zwykle zapraszam do tego, by kliknąć subskrybuj, dzięki temu państwo i my jesteśmy na bieżąco i możemy razem nasz kanał rozwijać. Ja za głos przepraszam, 38,5 stopnia gorączki, nie mało, ale i tak obiecałem, spotykamy się codziennie i tak będzie niezmiennie. Adam Bysiek, kłaniam się nisko, dobrego i spokojnego dnia i do zobaczenia jutro, pewnie z takim samym głosem, również o 16.30. Do zobaczenia. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.